Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie na koncercie pod tytułem Nie żałuj, piosenki Anny German w wykonaniu Marzeny Kurpisz. Pani Marzena Kurpisz na swoim koncie ma już wiele sukcesów artystycznych. Wiele lat przebywała za granicą, gdzie zachwycona klimatem i cudowną wyspą Maltą powstała wspaniała płyta Nie żałuj. Tak się nakręciłam tym Nie żałuj, nie żałuj, że to dzisiaj premierowy koncert. Powstała płyta na Malcie pod tytułem Rose Street, nagrana w studio Howarda Keita z polskimi muzykami Sunflower Orchestra. Ale pani Marzena Kurpisz obecnie przebywa w Polsce i długo szukała inspiracji na jakąś fantastyczną polską muzykę. Sama twierdzi, że piosenki Anny German były jej zawsze bliskie, bliskie jej sercu, bliskie jej umysłowi. Posłuchacie Państwo sami, obie panie mają bardzo podobny, aksamitny głos. Dzisiaj Anna German miałaby 80 lat. Ten koncert jest pierwszym koncertem z cyklu koncertów z utworami Anny German pod tytułem Nie żałuj. Ale chciałabym serdecznie jeszcze raz Państwa przywitać, podziękować za to, że kupiliście bilet, przywitać osoby zaproszone, a tak naprawdę ten koncert nie odbył się, gdyby nie Kurpisz Holding House, reprezentowany przez pana Mieczysława Kurpisza, którego witam bardzo, bardzo serdecznie. Zatem proszę Państwa, już nie będę długo zanudzać. Proszę, żebyście sami się przekonali, jak brzmi głos pani Marzeny Kurpisz z przepięknymi aranżacjami naszego znanego tutaj bardzo w środowisku poznańskim kompozytora i aranżera Janusza Piątkowskiego. Zapraszam na scenę Marzena Kurpisz. Że mogę dzisiaj tutaj z Państwem być, że będę mogła dla Państwa śpiewać i że będę mogła dać Państwu trochę przyjemności. Mam taką nadzieję. Koncert zaczynamy piosenką Człowieczy los. Mam nadzieję, dobrze Państwu znana. Posłuchajcie Państwo. Uśmiechniesz się chociaż raz.
piosenkę, którą zaśpiewam, Anna German, śpiewając ją, zdobyła główną nagrodę i otworzyła sobie drogę do kariery. To tańczące eurytyki, do których Państwa zapraszam. Thank you.
Ta piosenka jest mi szczególnie bliska, ponieważ mówi o tym, że najważniejsze dla nas jest to, abyśmy kochali samych siebie, bo wtedy będziemy mogli kochać innych, rozdawać to uczucie wokół i promieniować na innych. Chcę być kochana. Ciemnej nocy opór ponad nimi.
piosenka tytułowa. Wróć do Sorrento? No to wracamy do Sorrento w takim razie. Myślałam, że to moja wina, że poprzedstawiałam sobie tekst. Dobrze, to w takim razie wrócimy do Sorrento. O tyle łatwiej śpiewać mi tę piosenkę, dlatego że kiedyś podobno w Sorrento byłam, o czym przypomniała mi moja koleżanka, bo mam bardzo kiepską pamięć co do pamiętania, gdzie byłam i dokąd zabierał mnie mój mąż. Zapraszam Państwa zatem do Sorrento. Piosenek, który dzisiaj śpiewam.
posłuchajcie Państwo. Nie żałuj. Powiedziałaś, że ci przykro, że tak jakoś na mnie wyszło, że nas każdy dzień oddalił od pierwszego dnia. Powiedziałaś, że ci smutno, może jest okrutne, że przepraszasz i naprawdę jest ci bardzo żal. Nie żałuj, nie trzeba się stwierdzić, bo w życiu tak już bywa. Ktoś przyszedł, odchodzi, w samotność swych godzin. Nie żałuj, nie żałuj, bo każda chwila dobra zostaje tak jak obraz. Rozstaniach śpiewała również piosenki wesołe, przy których można byłoby się świetnie bawić. W tej chwili jedną z takich piosenek Państwu zaprezentuję. A jeżeli mnie pokochasz,
Posejdon. Świetliste nieba.